prawdopodobnie dziś, może jutro rozbierzemy sobie choinkę. Powiem Wam, że troszkę mi będzie jej szkoda, że jej tu nie będzie, bo fajnie tak wygląda w tym kąciku ta jasna, ładna choinka. No ale wydaje mi się, że to już czas. Styczeń dobiega końcowi, dlatego najwyższa pora się choinki pozbyć. A żeby się choinki pozbyć, mężuś musi złożyć mi na górze skrzynię, żebym mogła ją tam zapakować. Więc dzisiaj go troszkę przyciśniemy, żeby to zrobił. Choć powiem Wam, że mocno nie muszę go przyciskać, sam chętny złożyć chociaż jedną skrzynię, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Dlatego nie ma wielkiego problemu. I powiem Wam, że mój mąż wymyślił, żeby skrzynię zmontować tu na dole, zapakować sobie w tą skrzynię choinkę i wnieść to na górę przez ten wąski otwór. Wydaje mi się, że to jest nie do zrobienia, bo gdzie? Przez tak wąski otwór zaraz mi by ściany porozwalał, porozbijał, dlatego mówię, że nie, no kurczę, no trzeba tą choinkę wnieść normalnie, tradycyjnie, trudno, nabrudzi się, bo tak jak widzieliście przy ubieraniu, bardzo, bardzo mocno się brudzi tym białym pyłem i tymi igiełkami. Najwyżej sobie posprzątam, wolę tak, niż mam mieć poobijane ściany. Idziemy zobaczyć, jak składa skrzynię. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w moim kolejnym filmiku. Jak widzicie, jestem w biurze mojego męża. Za mną zielona ściana, na której prowadzi live'y. Rozpoczynam dzisiejszy filmik tutaj, bo będziemy na górze składać skrzynię na strychu. Udało mi się męża namówić, a w zasadzie nawet nie namawiałam go, bo sam chciał zobaczyć, czy to się długo składa, co i jak. A więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Może uda nam się dzisiaj rozebrać choinkę, w co wątpię, bo to jednak sporo pracy. No i nie będę już więcej przedłużała. Zapraszam Was do oglądania mojego kolejnego odcinka. Jak widzicie, tutaj za mężułkiem poduchy, które będą też w jednej ze skrzyń. Przeniesiemy je na strych. Na chwilę obecną w swoim tak zwanym biurze ma bajzel. To niezły bajzel. Tych pudeł z tymi skrzyniami jest 4, a więc też sporo miejsca zajmują. No i on dalej gdyba, czy nie składać tej skrzyni na dole. Ale jak Ty przez ten otwór ją wniesiesz? Ona jest szeroka. Ile ona, jaką ona ma tamtą? Damy radę. No nie wiem, czy tak damy radę. Nie takie rzeczy. Z Andrzejem robiliśmy, ja wiem, wiem. Słyszałam. Tu oczywiście... No małe to jest, widzisz? No małe, ale Sobciu, to jest jakby nie było w kwadracie. Nie, no zobacz, jest mała ta luka. No zobaczcie, ta luka tu w schodach jest mała, no. Nie, nie wejdzie. Nie, no nie wejdzie. Tu byś musiał tędy wnosić. O, tędy, o. No to nie wejdzie. Nie przejdzie. Nie przejdzie. Pobijasz mi ściany, pobijasz mi ten barierki od schodów. Już nie wspomnę o tych lamelach, które dopiero żeś zamontował. Nie ma takiej opcji. Nie mogę tego montować. No na strychu musisz to montować. Tu oczywiście jak zwykle bajzel, bo tam gdzie mój mąż się gdzieś tam zaplącze, to bajzel. Tutaj mamy uzupełnienie do rozkładania stołu. Stoi tutaj. Mam nadzieję, że będzie stało na strychu i tu będzie porządek. Dobra, te rureczki. I doszliśmy do wniosku, że dajemy sobie spokój z tym strychem. Nie wiadomo jakiego tutaj OM nie robimy. Tylko rozkładamy te skrzynie, żeby to sobie popakować. Może kiedyś nam się uda i zrobimy sobie tą podbitkę, to się nazywa? Jak to się, Sobciu, nazywa to na suficie? Folię. Folię, no i kiedyś płytą może gipsową, ale to mówię, na chwilę obecną się wstrzymujemy, nie? Tak, do czego rureczki, widzisz? Mhm. A, bo tu są rury i tu trzeba ocieplić. O, ładnie to wygląda, ładnie, żeś to zrobił, jakby nie było. I powiem Wam, że nie jest naprawdę źle.
Nawet mi te góry, doły nie przeszkadzają, bo to jest tylko i wyłącznie strych, aby nam się nie wiadomo jak nie brudziło. No ale to trzeba być naprawdę, żeby nie pomyśleć, żeby od wejścia to zrobić. Dobrze jest, no. Tu się jeszcze wyleje. Zrobił, żeby się nie nosiło, a tak naprawdę zostawił w wejściu gówno. Czy te dziury nie trzeba połatać, przecież to będą muchy wchodzić, tak? No będą. Na chwilę obecną, Sobciu, trzeba zrobić tu porządek, bo tak jak wam pokazywałam, cały majdan, połowa majdanu z tego strychu jest na tej stronie. Jak widzicie, cztery skrzynki z piwem. Pogwint mu to? Nie wiem. Kiedyś robił piwo i to jeszcze mu tak po tym zostało. Więc ten cały majdan, połowa majdanu została na tej stronie i trzeba to uporządkować w chwili obecnej na tą stronę. Ale żeby to uporządkować, musi rozłożyć skrzynię, musimy popakować rzeczy i musimy jeszcze posegregować, bo ja połowę rzeczy powywalałam, a druga połowa to tak naprawdę nie wiem, czy jest do wywalenia, czy nie. Są tu różne farby, których się używa. Majdan przygotowany na wybuch bomby atomowej. Tak, tak. Ale to chyba pokazywałeś kiedyś, nie? Na filmiku te maski. Maski, o! Tak. Proszę bardzo. Tak, jak, ale to nie na ten, jak wyszedł, jak był koronawirus, to kupiłeś cztery maski dla swojej rodziny, pamiętam. Żebyśmy w takich maskach chodzili, wyobraźcie sobie, kurwa, wyobrażacie nas, że chodzimy sobie po sklepie, supermarkecie w takich maskach. Cała rodzina. Ale byśmy mieli zdjęcia robione, byśmy furorę zrobili w internecie. Naprawdę ludzie by nas wrzucali. Masakra. No dobra, to składamy te skrzynie. Tak myślę, że może pod tamtym bokiem? Tam za tobą? Te skrzynie czy tam? Nie, no tu najpierw, żeby mu we mnie po tej waczy. No tu będziesz sobie składał, no to wciągaj ją tutaj. Ciągaj, składaj. Kabel został u ciebie. No, ktoś się śmiał, widziałam, że kabel został, zobaczcie. Kabelek sobie. To jest przewód do anteny satelitarnej. Ale czemu nie jest zalany albo cały? Bo on za krótki był, nie mogłem go pociągnąć do góry, bo tu by na środku tak wystawał. A tu niech se leży. Ale co by nie było, to ja, to już się tak... O Jezu, no nie. Czy to nie brudzi? Nie. Nie, nie brudzi właśnie. Więc pod tym kątem fajnie, bo już się nie będzie nosiło. Tylko mówię, jeszcze musi chociaż to wejście zrobić, już nawet nie mówię o tamtej połowie, bo to jest tylko strych. Nie potrzebuje tu nie wiadomo czego, aby było czysto, schludnie i poukładane, nie? Pokaż majstra elektrykę tam, o. Zaraz. Chociaż z doświadczenia wiemy, że... Zaraz będzie pierdolony. Zaraz będzie, no, bałagan. Bo to się kupuje, tamto się kupuje, o proszę. Elektryka, prąd nie tyka. Tu się wchodzi, to można łbem w te kable się wplątać. Mojego męża elektryka taka. Zaraz zobaczymy, co to jest. Po plastiku nożem jedzie. Co to, o proszę. No weź! No nieważne, na strychu, nie na strychu. A może kiedyś sobie to na taras wezmę, nie wiem. Jeszcze nie wiem, czy będzie na strychu, czy nie. Ciekawa jestem, czy w nią się ta nasza choinka zmieści, bo nasza choinka jest... O! I zobaczcie, tu już jest posprzątane i zaraz te pudła i folie tu zostaną już na stałe. Bo wszędzie, gdzie mój mąż coś rozpakowywuje, to właśnie tak to wygląda. Zaraz, później, jutro. A przecie to dobra, tylko strych. Jak to działa? Na śrubki? Nie, to chyba na jakieś wciski jest, Sobciu. A co to są wszystkie części? Trzy części tylko? A gdzie są boki? Do tego? A tu są, tam. Myślałam, że boków nie ma. O, kółeczka to ma. No ma, ma, ma kółeczka od spodu, ma. To jest fajne właśnie. Co? Po tych wertepach jak to będzie. No chyba odwrotnie, skoro kółeczka ma. Sobciu! Odwrotnie kółeczka ma. Jezu, to ja jestem blondynką. To ja jestem blondynką, czy ty? Dobra, inżynier. Instrukcja do wywalenia. No, no, no. Ale powiem ci, że to... Badziewie, nie? W dotyku. Cichutkie. To jest nacisk. Mówiłam, że to będzie nacisk. Ja tu powsadzałam. Tam jeszcze musisz.
tak myślałam, że to jest klik-klik. Mał się nie klikło. No mnie nie klikło, bo ja miałam siły paznokci z kołami. No, to naprawdę w chwili obecnej to jakby miało się rozpaść, nie? Połamać. No na poduchy, na choinkę fajne, ale tak, żeby tym podwożu, to ja nie wiem, na podwórku, żeby to mieć. Bo to ja nie wiem, czy to od mrozu by nie uszlakło. No. Naprawdę takie to tworzywo jest klite. Tak jak to zwykle w Polsce bywa, mamy jednego majstra, a ja inżynier tutaj, żeby było złożone poprawnie. Pilnuję. No ale widzicie, muszę pilnować, no bo już kółkami chciał jeździć do góry nogami. Nie idzie. Dobra. O, weszło. No nie, nie jest skomplikowane, jeśli chodzi o składanie. Tak dosyć szybko się składa, nie? Ale ja nie wiem, czy w to się choinka mi się zmieści. Tak patrzę, że to takie wąskie, nie? Nie, no tak jak te pudło choinki będzie chyba. Nie? Ale były dwa pudła choinki nasze. Mieliśmy dwa takie pudła. Troszkę węższe, ale dwa. Właśnie. Rybipa. O, worejczyk z tego wyjdzie. Teraz szybciej robota idzie, o. Proszę bardzo. Zbierać to? No. Patrz, tu dziury nie ma. Ej, nie ma tutaj dziury. Jak to? Kurwa, jak się porysował. Czemu będziemy? Patrz. Widzisz? Bez mojej ingerencji. Musiałam już to odwrotnie zamontować. No i dziury nie ma. Taka powinna być, żeby wcisnąć stery. A tu! Muszę wyciąć. No wycinaj, no. Czasem to jest tylko... To jest tylko sobczyło tutaj strychowe. Jak zwykle inżynier musi zrobić po swojemu. Tu trzeba zainterweniować. Tak. Bo Chińczyki zalały plastik. Tu jest taka dziurka i może to wskoczyć sobie na miejsce. A tu nie ma gdzie wskoczyć, bo... Majster musi zaingerować. Dziury nie ma. Jak on ma z instrukcją robić, jak on musi po swojemu. Ale wyskoczyło, czyli... Proszę bardzo. Czyli po prostu... No, no. Jak to teraz? O. Bo to chyba należąco, to ja nie za bardzo. To musisz podtrzymywać od spodu. Dopiero kliknie. Ja bym ci pomogła, ale aparat trzymam. O, dobra. No i zobaczcie, i druga skrzynia. I druga skrzynia zmontowana. Ile tu siedzisz? Nie pasuje. 15 minut? Ale w sobotę. Przy sobocie się nie robi. Tak? Kto tak powiedział? Sobota jest odpoczynkowa. Mm-hmm. Nie, dobra, to wszystko się rozsypie. No, rozwala się, Jezu! Jak to... podłoga jest. Myślisz? Jak to się rozłazi? Ale miś! To jest tylko skrzynia, wiesz. To nie może być dosunięte do końca. Dobrze jest.
No bardzo dobra robota.